Siemanko, z tej strony Jojo i witam was w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj kostka od firmy MS Cube, czyli nowa kość z ich stajni MS3R. Jak dobrze wiecie, ja jestem aktualnie wielkim miłośnikiem kostki MS3X, która jest moją główną kostką, dlatego spodziewałem się po tej kostce całkiem sporo, przynajmniej jeśli chodzi o takie typowe odczucia, jakiś feeling, sposób poruszania się, no bo oczywiście MS3R nie jest kostką docelowo tak dobrą i tak profesjonalną jak MS3X. Kostkę tą możecie oczywiście kupić w sklepie halcube.pl, do którego gorąco was zachęcam i odsyłam. A samą kostkę miałem okazję troszkę potestować i mam pewne przemyślenia na jej temat, dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam was do recenzji. No i jesteśmy już, moi drodzy, mamy kostkę i całą zawartość. No, prawie całą zawartość, bo jeszcze mam tutaj oczywiście instrukcję, jak taką kostkę składać, ale z instrukcji nie będziemy korzystali, choć tu fajnie, że to jest instrukcja do metody Friedrich, czyli CWOP, także metoda zaawansowana, algorytmy macie rozpisane, więc zawsze to może być fajna podpowiedź, choć nie weryfikowałem, czy na pewno te algorytmy będą najlepszymi opcjami, bo z reguły niestety te dołączane do kostek nie są tymi najlepszymi, więc ja bym raczej instrukcji nie brał pod uwagę, także też ją wyrzucamy. Wywalamy z kadru, niech nam nie przeszkadza. Mamy tu ważniejszą instrukcję, co we współczesnych kostkach się bardzo przydaje, a kiedyś raczej się to olewało, czyli instrukcję tego, jak w ogóle taką kostkę regulować, bo jak wiecie teraz, co producent to wymyśla jakieś swoje nowe sposoby regulacji, co nie zawsze jest takie oczywiste, więc spoko opcja, że jest ta możliwość, jest ta instrukcja, która pokazuje nam, jak regulować kostkę. Samo pudełko, ładne, zgrabne, nie za duże, to mi się bardzo podoba i fajnie się otwiera. W sposób satysfakcjonujący, no ale przejdźmy do najważniejszego, czyli kostki, która też przychodzi do nas w takim specjalnym pojemniku do przechowywania, dzięki któremu możecie bez strachu kostkę przewozić, nic wam do niej nie wpadnie, nie porysuje się. Pojemnik dość ciekawy, dziwny, ale według mnie troszkę już przekombinowany. Nie podoba mi się aż tak bardzo ta forma otwierania, wolę takie najzwyklejsze, proste pojemniki składające się z dwóch elementów, gdzie to po prostu zamykamy, no ale nie będę narzekał, dali taki. Pojemnik to nie jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Wolałbym po prostu, jakby był inny. Poza tym jeszcze mamy podstawkę. Podstawkę do kostki, która jednocześnie jest na pewno może być wykorzystana we wsparciu do regulacji ze względu na to, jak ją tutaj montujemy. Albo jak tam było kiedyś pokazane, wsparcie tutaj do ćwiczenia finger tricków na RU, ale jak widzicie i tak wszystko mi tam lata, więc to też jest takie trochę bezsensowna opcja. Wiecie, to jest robienie podstawki, do której szuka się różnych innych zastosowań, innych niż podstawka, żeby nie było, że po prostu dorzucają podstawkę, więc muszą znaleźć coś więcej w tym wszystkim, żeby nie był to tylko zbędny gadżet. Ale przejdźmy do samej kostki. Tak jak mówiłem, moją główną kostką aktualnie od już długiego czasu jest MS3X, czyli inna. I raczej ta lepsza, no nie raczej, na pewno ta lepsza wersja od MS Cube'a. Tu mamy MS3R. Kostkę, którą no czuć, że jest bardziej budżetowa. Nie da się zaprzeczyć temu, że czuć tutaj tą budżetowość, ale to nie jest taka budżetowość, że czujecie, że to jest kostka za dwie dychy. Po prostu w porównaniu do MS3X'a, czyli innej kostki tej firmy, czuć, że to jest ta wersja, która ma być tańsza, bardziej przystępna. Czy kostka jest zła? Nie jest zła. O dziwo właśnie ta kostka nie jest zła. Bardzo przyjemnie się ją układa. Szczególnie biorąc pod uwagę jedną z następnych kostek, które będę recenzował z pod marki GAN. No to szczerze powiedziawszy, to jest dla mnie na przykład dużo lepsza kostka. Ma bardzo fajny feeling, podobny do tego MS3X-a, chociaż wydaje mi się, że sama kostka w sobie, na tyle na ile ją potestowałem, mam takie nieodparte wrażenie, że wydaje się ona delikatnie lżejsza, że wydaje się taka bardziej pusta. To właśnie sprawia poczucie tego, że mamy do czynienia z delikatnie tańszą kostką, bo po prostu jest ona bardzo lekka. Dla mnie być może odrobinę za lekka. Ja jednak lubię, jak ta kostka troszkę waży. Jeśli te ruchy trochę ważą, mam wrażenie, że mam nad tym kontrolę. Ale to ja tak wolę chyba we wszystkim. W sensie, jak na przykład gram na komputerze, mam myszkę, to też wolę cięższą myszkę. Nie lubię takich strasznie lekkich myszek. I to samo mam z kostkami. Ta jest dla mnie no ciut za lekka. Ale jeśli chodzi o całą specyfikę jej układania, ja w ogóle zostałem przy bazowej regulacji, tej fabrycznej, bo jest dla mnie bardzo dobrze wykonana. To znaczy, to jak kostka przychodzi do mnie fabrycznie wyregulowana, jest dla mnie w zupełności wystarczające i naprawdę bardzo przyjemnie mi się na niej układa. Oczywiście mamy tutaj dwa sposoby regulacji. Możemy regulować napięcie sprężyn oraz oczywiście tą
odległość, czyli zamiast śruby, którą byśmy dokręcali lub odkręcali, mamy tutaj tą środkową fioletową część, która była już wcześniej pokazana w instrukcji regulacji i niebieski pierścień, który odpowiada tutaj za no, angielskie słowo tension. Po polsku chyba nie ma lepszego na to hasła niż napięcie. Oczywiście, porównując do MS-3X, bo myślę, że nie jest to bezsensowne porównanie, wręcz ma bardzo dużo sensu, no układa mi się gorzej i zrobiłem troszkę średnich na tej kostce, trochę tych ułożeń zrobiłem i rzeczywiście wszystkie niestety wypadały ciut gorzej niż gdy układałem na MS-3X, ale nie miałem czegoś takiego, że musiałem przyzwyczaić się od nowa do na przykład kolorów zastosowanych w kostce albo samego feelingu. One są bardzo podobne, więc jeśli ktoś lubi feeling MS-3X albo lubi w ogóle feeling starych gunów, czyli gunów do guna X, guna 11, guna 12 maksymalnie, bo 12 też miała jeszcze ten inny feeling, ten stary feeling tak w cudzysłowie, no to ta kostka właśnie też ma ten feeling dość podobny. To jest feeling, który bardzo lubię. On jest taki bardzo miękki, jednocześnie płynny. No jedyny minus dla mnie to ciut za lekki. Ciut za lekko się porusza. Ale jeśli chodzi o samo poruszanie się, jeszcze taka ostatnia rzecz. Ścinanie zakrętów. Jak widzicie, radzi sobie ze ścinaniem bardzo dobrze. 45 stopni nie są dla tej kostki żadną przeszkodą i żadnym problemem. Ścinanie w odwrotną stronę to też do linii bez problemu, bez najmniejszego użycia siły kostka po prostu ścina. Gdy przekroczymy linię, chociaż odrobinę, ona też sobie radzi, aczkolwiek czuć, że trzeba tej siły troszkę więcej włożyć i potrafi się pojawić ta blokada jak przed chwilą. Także mniej więcej do tych 40, no powiedzmy 7 stopni, może 50 kostka jest w stanie ten zakręt ściąć, no i w tą stronę do pierwszej. Delikatnie za pierwszą linię ona sobie radzi, chociaż no, jak widzicie potrafi się przyciąć, ale nie oszukujmy się, to nadal jest prawie pełny zakres ścinania zakrętów, więc jest super. No i tak ogółem próbując reasumować, wiecie, ja będę porównywał zawsze kostki, mimo wszystko patrzę na kostkę oczywiście jako produkt sam w sobie i jest to bardzo dobry produkt, ale mam świadomość, że na rynku są inne kostki, a tym bardziej jest inna kostka tej samej firmy i ta kostka jest według mnie po prostu lepsza. Jest oczywiście trochę droższa, ale moim zdaniem jest też lepsza, więc jeśli tak czy inaczej się decydujecie na kupno jakiejś nowej kostki i tak planujecie wydać trochę kasy, choć nie jest to wcale jakaś bardzo droga kostka, to zamiast MS-3R radziłbym Wam wybranie MS-3X, kostki, która po prostu jest według mnie w każdym aspekcie od tej kostki lepsza, ale to nie jest tak, że różna mocno. Jak rozmawiałem z Juskiem, czyli właścicielem sklepu Hardcube, on mi mówił, że ta kostka jest, bo go pytałem, czy bardzo podobna do MS-3X, a napisał, że jest inna. I szczerze, moim zdaniem nie jest aż tak bardzo inna. Oczywiście jest dużo lżejsza w tym poruszaniu, da się to poczuć, ale moim zdaniem jakby ktoś mi dał tą kostkę do rąk, miałbym zamknięte oczy, miałbym sobie nią tak troszkę poukładać, to dałoby się wyczuć, że to jest właśnie kostka tej samej firmy ze względu na ten charakterystyczny, stary, ganowy feeling, no i to jak sama w sobie się porusza. Ogółem mogę ją jak najbardziej polecić, ale jeśli chcielibyście mieć już tak absolutnie topową kostkę przy takim feelingu, to bym polecił MS-3X po prostu, bo jest trochę lepszy, ale jeśli nie możecie sobie pozwolić na MS-3X, to ta kostka będzie w zupełności wystarczająca, bo naprawdę przyjemnie mi się na niej układało i wiecie, te moje czasy, które na niej osiągałem, to by raptem tam ułamki sekund gorsze niż takie czasy, które osiągam na MS-3X, więc to nie jest tak, że na tej kostce się nie da układać szybko, da się na niej układać bardzo szybko, no ale po prostu kwestia gustu i tak to już jest w tym naszym speedcubingu, że często wybieramy na podstawie bardzo minimalnych różnic i preferencji. Tak czy inaczej kostkę mogę gorąco polecić, bo bardzo przyjemnie mi się na niej układa. Jest fajną kostką, fajnym powrotem do takich właśnie starych feelingów gana. Jeśli ktoś, tak jak ja, układał w przeszłości na ganie, lubi ten feeling i chciałby powrotu do tego, to właśnie kostki MS Cube są dobrym wyborem. A na dzisiaj to by było wszystko. Przypominam jeszcze raz, że taką kostkę znajdziecie w sklepie Hardcube. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!